Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Pakoś, Szanowni Państwo, niepodległość, jakże to ważne słowo, ale co to słowo oznacza, czym jest niepodległość? Sięgając do definicji zawartej w encyklopedii PWN, wyczytamy, że to niezależność jednego państwa od innych państw w stosunkach wewnętrznych, a więc zdolność do kształtowania stosunków społecznych, gospodarczych poprzez prawodawstwo wewnętrzne, rozporządzenia, ustawy, ale to także niezależność państwa w stosunkach międzynarodowych, a więc zdolność do samodzielnego kształtowania polityki zagranicznej bez nacisków z zewnątrz. I to jest, Szanowni Państwo, powszechne użycie słowa niepodległość. Tak jest rozumiana niepodległość praktycznie wszędzie, również u nas. Ale dla nas, Polek i Polaków, słowo niepodległość niesie ze sobą znacznie większy ładunek emocjonalny. Ma zdecydowanie większe znaczenie. Bo jak mogą rozumieć niepodległość chociażby Anglicy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi? Czy te kraje zostały pozbawione niepodległości na tak długi okres czasu? Czy przez 120 lat ta kultura tych krajów, język, historia były niszczone przez inne państwa? Oczywiście, że nie. Dla nas, Szanowni Państwo, słowo niepodległość jest słowem świętym. Wiąże się z odrodzeniem, z odzyskaniem dumy jako dużego narodu europejskiego, w samym sercu Europy. Z odzyskaniem własnej tożsamości, która przez tak wiele lat, dziesiątek lat, była niszczona przez trzy państwa zaborcze. Rosję, Austrię, Prusy, później Cesarstwo Niemieckie. A dla nas, Polek i Polaków, niepodległość i własne niepodległe państwo jest wartością najwyższą. Wartością, o którą walczyli i za którą ginęli nasi przodkowie. Tak, Szanowni Państwo, dla nas niepodległość jest świętym słowem. I stało się. Dokładnie 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapę Europy. To, co wydawało się czymś niemożliwym, co było tylko romantycznym marzeniem naszych wieszczów narodowych, Mickiewicza, Słowackiego, stało się faktem, stało się rzeczywistością. Te ważne wydarzenie historyczne, szczególne wydarzenie historyczne dla nas, dla Polek i Polaków, jest wspólnym dziełem ojców naszej niepodległości. Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Józefa Halera, Stanisława Taczaka, Józefa Dobora Muśnickiego, a więc tych dwóch ostatnich to dowódcy Powstania Wielkopolskiego. To ich dzieło, ale dzieło też Polek i Polaków, patriotów, normalnych ludzi. Ktoś powie, Szanowni Państwo, jak to się stało? Że nie było Polski przecież ponad 100 lat. Pokolenia, które pamiętały jeszcze niepodległą Polskę, chociaż trudno mówić o jakiejś niepodległości w drugiej połowie XVIII wieku, już dawno odeszły. Przez dziesiątki lat trwało systematyczne rugowanie polskości z kultury, ze stosunków gospodarczych, społecznych. Tak, nie mieliśmy własnego państwa, Szanowni Państwo. Nie było. Ale mimo wszystko te granice istniały. To przed każdym polskim domem stanął ten symboliczny słup graniczny. Na zewnątrz szalała germanizacja, na zewnątrz szalała rusyfikacja, a w tych polskich domach była Polska. Tam właśnie pielęgnowano polskość, tam uczono polskiej historii, mówiono w języku polskim, tam czytano polską poezję, polską literaturę, również ku pokrzepieniu serc. Czekano tylko na odpowiedni moment. I ten moment nastąpił, Szanowni Państwo, 11 listopada 1918 roku, dokładnie 102 lata temu, kiedy to Rada Regencyjna przekazała dowództwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu, a 14 listopada przekazała kierowanie całym odradzającym się państwem polskim. Szanowni Państwo, tegoroczne obchody Święta Niepodległości są zupełnie inne od dotychczasowych. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Wielu z nas to życie odebrało, niestety. Jest to dzień, w którym oddajemy oczywiście hołd i cześć tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za niepodległość naszej ojczyzny. Którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Również później, w czasie II wojny światowej. Po II wojnie światowej. Aż do 1989 roku. I to jest czas, w którym możemy pokłonić się ich bohaterstwu. Ale, Szanowni Państwo, ten koncert, który za chwilę obejrzycie i wysłuchacie, chciałbym również dedykować innym bohaterom naszej ojczyzny, tym bohaterom współczesnym. A więc tym wszystkim,
którzy dzisiaj walczą o życie i zdrowie Polaków. I mam tutaj na myśli lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych. Dziękuję bardzo.